Zapraszamy. W tym niepowtarzalnym dniu, w którym obchodzimy stulecie szkoły imienia Marii Konopnickiej w Mrokowie, mam zaszczyt zaprosić Państwa na przedstawienie teatralne pod tytułem Pamięci Marii Świątkiewicz. Jest także siłownia na świeżym powietrzu, jakbyś chciała poćwiczyć. A oprócz kilku mniejszych, ma gigantyczną halę sportową. Twoja szkoła jest imponująca. Jest imienia mojej ulubionej autorki, Marii Konopnickiej. Znamy jej wspaniałe wiersze patriotyczne, bajki, na których ja się wychowywałam i nawet twoja babcia. Utwory tej autorki pamięta się przez całe życie. A gdy na świat przyjdą własne dzieci, czyta im się jej twórczość z przyjemnością, tak jak ja tobie. Kim była Maria Konopnicka, wszyscy wiemy. Ale kim była Maria Świątkiewicz? A to ty nie wiesz? Jest rok 1927, czyli 4 lata, od kiedy w wynajętej izbie w dworskim czworaku zaczęto prowadzić lekcje. Do Mrokowa przybyła wówczas młoda, pełna pasji nauczycielka Maria Świątkiewicz. Otrzymaliśmy nagrodę od kuratora warszawskiego okręgu szkolnego. 60 tomów! 60? 60, pani Władzi. Moi drodzy, będziemy mieli bibliotekę. Prawdziwą bibliotekę! Brawo! Książka zbieramy tylko rozpisy. Ja wyżerem kiełkujących nas samych. Maria Konopnicka tak napisała. Bardzo dobrze, Jasiu. Otóż to bardzo trafny cytat. Najważniejsze, że dzieci chcą się uczyć. Zresztą sobie jakoś poradzimy. W remisie strażackiej znajdziemy dla was. Nie wiem. Chodźcie, akurat dzieci przygotowują się tam do występu. Chodźcie z panią młodzią, chodźcie. Podróż na bocianie, parasol, pranie, mam
Jesienią, jesienią to moja babcia śpiewała. Jesienią, jesienią sady się rumienią, czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. Czerwone jabłuszka, złociste troszeczki świecą się jak gwiazdki pomiędzy listeczki. Pójdę, ja się pójdę pokonić jabłoni, może mi w czapeczkę jabłuszek uroni. Pójdę ja do gruszy, nadstawię fartuszka, może w niego spadnie jakaś liczna gruszka. Jesienią, jesienią w sady się rumienią, czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. Czerwone jabłuszka, złociste troszeczki świecą się jak gwiazdki pomiędzy listeczki. Dzieci, Irenko, Adasiu, radość ogromna, gdy dzieci tak do nauki pojeździ się gardło. Bardzo Jezu kochany! Panie kierownik, panience idą! Panie władzu, radio, czy prędzej? Radio, radio! Jezu kochany, Niemce idą! Jestem.
trzeba to zrobić porządnie. Dzieci miały na czym się uczyć. Pościele im, żeby nie kuło, widnie, ale jest. Dzieci, siadajcie, przepraszam. Zostań, Dasia. Dzisiaj dalej będziemy przerabiać twórczość Marii Konopnickiej. Proszę pani, a czy my w ogóle możemy się uczyć? Zosiu, a znasz taki wiersz Marii Konopnickiej o gwiazdach? Tak, znam. Świecą gwiazdy, świecą na wysokim niebie. Jedno niebie świecie, że to i dla ciebie. Ta jasna z tysiąca, co wschodzi od dworu, jako skrawek słońca, to pana ze dworu. A niżej ta druga, co nad stawem mruga, ze złota szczerego, proboszcza naszego. A teraz powiedzcie mi, dzieci, czy można komuś zabrać niebo? Nie. Czy można sobie gwiazdy przywłaszczyć? Nie. No właśnie, dlatego i nam nikt i nic edukacji nie zabierze. To nic, że nas nauka. Najważniejsze, moi drodzy, że możemy się uczyć. Mamy wielką pomoc od państwa Pakułów, Zawadzkich. Jest gdzie prowadzić lekcje. Została z nami garstka nauczycieli, którzy mimo wszystko chcą uczyć. Pan Józef Dąbrowski przechowuje do nas książki z biblioteki. Ludzie to anioły z jednym skrzydłem. Dlatego, aby się wznieść, musimy trzymać się razem. Razem, moi drodzy. Tak jest do 17 stycznia 45 roku. Po wojnie w Rokowie zostają dwie nauczycielki. Maria Świątkiewicz i Władysława Meyers. Jest to bardzo trudny czas dla oświaty. Brakuje praktycznie wszystkiego. Nauczycieli, pieniędzy na odbudowę szkoły, pomocy dydaktycznej. No co tu się porobiło, no? Wprost nie u domu wierzenia, no. No nic, trzeba zakasać rękawy i posprzątać. Ej, ty praco, twarda praco, zmyślili cię nie wiem na co, no. No, ale co dalej, pani kierownik? Co dalej? Jaki paradoks. Teraz, kiedy już się ta straszna wojna skończyła. A, skończyła. Kiedy nie trzeba już bać się i bez obaw można prowadzić lekcje. Jaki to był strach, pani Władzi, prawda? A był. To teraz znikąd pieniędzy, nikomu, kto chciałby pomóc. No ale co się dziwić, całą Warszawę trzeba odbudować. Tak. Kto by się teraz szkołą w Krokowie przejmował? Nie wiem, pani Władzi, głowie się i kroje. Nie. A ja wam mówię, że Bóg też ma noce bezsenne. Tak. Pani dyrektor. O! Czym możemy, to pomożemy. Zebraliśmy pieniądze na całkowity remont szkoły. Pieniądze? Ale jak to? Teraz, kiedy nikt nic nie ma, wszędzie brakuje, ludzie pracy nie mają. Założyliśmy komitet rodzicielski, jest nas 13 osób. Coś podobnego. Brawo. Józef Prusak, Piotr Kamiński, Józef Dąbrowski, Stanisław Pakuła. Staszu? Tak. Franciszek Olszewski, Wacław Strzałkowski, o. Bronisława Jankowska, Piotr Perzyna, Maria Wysocka, Stanisław Jasiński, Stanisław Serafin i Aleksander Łosiak. O, brawo! To dla naszych dzieci, szkoły naszej,
szkoły. Drodzy szlachetni państwo, słowa Marii Konopnickiej same się nasuwają. Ojczyzna moja to ten duch narodu, co żyje cudem wśród chłodu i głodu. To ta nadzieja, co się w sercu kwieci, pracą u ojców, a piosenką u dzieci. Patataj, patataj, pojedziemy w cudny kraj. Patataj, patataj, pojedziemy w cudny kraj. Jadą, jadą dzieci drogą, siostrzyczka i brat. I nadziwić się nie mogą, jaki piękny świat. Patataj, patataj, pojedziemy w cudny kraj. Zaczęło się w 1928
My się znamy w ogóle z grupy przedszkolnej. Nie, że my przedszkolaki, ale robiliśmy przedstawienia w przedszkolu. I stąd się zaczęła nasza pasja do występowania. Tak, wszystko się zaczęło od przedszkola. Widzieliśmy, że to pykło i świetnie to zagrało. W związku z tym postanowiliśmy, że w tak podniosłej uroczystości, jak jest stulecie szkoły w Rybnowie, nie może zabraknąć właśnie tego spektaklu. Pani Mario, może Pani Mario powie jeszcze coś? Dlatego wszyscy każdego dnia podjeżdżamy na ulicę Marii Świątkowicz. Większość rodziców parkuje tam samochód i no niestety większość napływowych rodziców nie wie, kim była Maria Świątkowicz. A kim była Maria, to już wiecie, prawda? Ja sama nie wiedziałam, kim była Maria Świątkowicz. Może jakaś autorka, pisarka, której nie znam. Też nie wiedziałam, kim są, wstyd się teraz przyznać, prawda? Kim były te osoby. Nie wiedziałam, czy to powstańca, który powinnam wiedzieć, a nie wiem. I tak zaczęłam po prostu sobie czytać historię szkoły, która bardzo mnie wzruszyła. Historia naszej szkoły jest cudowna, jest wzruszająca, jest prawdziwa. I tak właśnie chciałam, żeby to było przedstawione wraz po prostu z słowami Marii Konopnickiej, która jest patronką. Także nie wiem, czy Państwo wyłapaliście wszystkie cytaty, wszystkie piosenki, jak na przykład Kukułeczkę wykonanie zespołu Mazowsze, czy Jadą dzieci drogą. Czy Gasia ze Środka Marysi. Jeżeli ktoś kojarzy, że Środka Marysia miała pieska, to właśnie Gasia. Także wiele tam jest takich wpleczonych sytuacji rzeczywiście z życia. Mam nadzieję, że Państwo uroniliście trochę jedną, chociaż jedną łezkę. Widzę, że szklą się oczy, także takie było zamierzenie. Wjechała scena na, nie scena, scena już była, ale słoma na scenę, żeby potem tą słomę można było z powrotem też zgniotać, trafić w ten moment. Jak schodziłam, widzieliście Państwo, jakie ekspresowe miałam metamorfozy, to nie ja sama. Ja miałam tutaj sztab ludzi, który mi pomagał. Także jakby każdy miał jakąś swoją odpowiedzialność, czy miał dłuższą, czy krótszą rolę, to naprawdę za kulisami też było gorąco. I to był nasz wielki ogrom pracy w to przedstawienie, nie tylko w naukę ról, ale także w całą tą oprawę, dzięki której mogło się to dzisiaj odbyć. Drodzy Państwo, byliście wspaniali, dziękujemy, że nie odrzuciliście nas pomidorami, że się może pogadamy. Do zobaczenia, mam nadzieję. Jak dumny jesteś, Szafek? Gratuluję. Brawo dziewczyny, brawo, brawo. Dziękujemy. Ja podejdę do dziewczyn. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Za chłopcami.